Moi drodzy, bardzo serdecznie, z serca dziękuję wam za to, że pośród codziennych trosk, codziennego zabiegania, dzisiaj wspólnie znów gromadzimy się wokół ołtarza i możemy chwilę zatrzymać się, przeżywać wspólnie to dziękczynienie i wsłuchiwać się też w Boże Słowo za tę cierpliwość, za tą chęć i wasze otwarte serce. Bardzo dziękuję. Wczoraj, kiedy dzieliłem się tym słowem opisującym burzę na jeziorze, przywołałem też jako takie uzupełnienie obraz Rembrandta, który jako jedyny obraz marynistyczny namalował on w swoim życiu w roku 1633. Rembrandt żył do roku bodajże 1669 i pod koniec swojego życia namalował jedno z najbardziej znanych swoich dzieł, zatytułowane Powrót syna marnotrawnego. Jeśli ktoś nie pamięta albo nie widział tego obrazu, serdecznie zapraszam, aby znów spojrzeć w internet i tam odnaleźć to piękne dzieło, które przedstawia tę scenę powrotu. A z drugiej strony słyszymy dzisiejsze słowo, które jest nam bardzo dobrze znane. Ta przypowieść o synu marnotrawnym chyba jest jedną z najczęściej pojawiających się przy różnego rodzaju też rekolekcjach, dniach skupienia, a szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu. I pozwólcie, że dzisiaj może trochę inaczej chciałbym spojrzeć i podzielić się refleksjami o tej przypowieści, bo dla mnie od jakiegoś czasu jest to przypowieść o relacjach. O relacjach. A skoro w te dni mówimy o blaskach, cieniach, o nocy i świetle, i o ile wczoraj jakoś dotykałem tego wątku związanego z rozczarowaniami, z rozczarowaniem wobec siebie, wobec innych, wobec Kościoła, wobec Jezusa czy Pana Boga, to dziś chciałbym dotknąć też takiej nici, niejako nocy, tego, co jest często bolesne i co nie wiąże się może bezpośrednio z jakimiś wydarzeniami zewnętrznymi, ale właśnie z tymi w rodzinach, wśród naszych bliskich, budowanymi relacjami. Przed kilku laty, kiedy dane mi było przez chwilę jakoś współpracować i pomagać w puckim hospicjum imienia świętego ojca Pio, które założył i prowadził też wówczas dziś świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski, jakoś bardzo mnie poruszyło doświadczenie chorych, którzy często byli w tym ostatnim etapie swojego tuziemskiego życia. I nie jeden z nich naprawdę mówił do mnie mniej więcej takie słowa. Proszę księdza, nie żałuję. Nie żałuję swego życia, nie żałuję tego, że coś mi się nawet w tym życiu nie udało. Nie żałuję, że nie zrobiłem jakiejś kariery naukowej, czy nie pojechałem w jakieś ciekawe strony, nie zwiedziłem jakichś miejsc. Ale to, czego najbardziej żałuję, to zerwanych, straconych relacji z synem, córką, żoną, mężem. Podpytywałem wówczas księdza Jana, czy też słyszał takie słowa z ust innych chorych, i potwierdzał, że tak. Że to, co jakoś w tym ostatnim też momencie życia najczęściej jakoś wybija i pojawia się w tym sercu, to jest
strata za rozłąką, ból za rozłąką. Ból tych sytuacji, których już nie da się odwrócić, naprawić. Nie da się cofnąć czasu. Bo za chwilę ta śmierć biologiczna, fizyczna jakoś rozłączy przynajmniej na tym w tej ziemskiej perspektywie nas od naszych bliskich. I tak popatrzmy, moi drodzy, na nasze rodziny, na nasze relacje, naszych przyjaciół. Jakże często pojawia się właśnie ten ból, czy może pojawić się ten ból związany ze stratą kogoś bliskiego. Gdy przychodzi nam jechać na pogrzeb, uczestniczyć w ostatniej drodze tu na ziemi naszych rodziców, czasami naszych współmałżonków, albo i bywa, że własnych dzieci. Ileż tego bólu jest, ileż wewnętrznej niezgody, pytania, dlaczego. Ale ta rozłąka nie musi być też taka związana ze śmiercią. Czasami tracimy kogoś, dla którego otworzyliśmy swoje serce. Ktoś, kto pozostawia nas albo naszą rodzinę, naszych bliskich. Albo my pozostawiamy. I gdzieś ten ból rozstania, rozłąki naprawdę może być dojmujący. I to może być i często staje się swoistą, ciemną, głęboką nocą naszych doświadczeń, naszego przeżywania, naszej także przyszłości. I mówię o tym też w kontekście tejże przypowieści, która przed chwilą wybrzmiała, którą bardzo dobrze znamy. Bo myślę, że łatwo jest w tym kontekście wniknąć w uczucia, jakie mógł przeżywać ów ojciec, który usłyszał od swojego młodszego syna: ojcze, a może w jeszcze mocniejszych słowach, daj mi te pieniądze, nie chcę cię znać, wychodzę z tego domu, już tu nigdy nie wrócę, moja noga tu już więcej nie postanie. Może gwałtownie się żegnali, może pełni emocji jakoś wyrzucali sobie różne zaległe sprawy, które były w ich sercach i ich przeżywaniu. Może ta sytuacja rozstania była jak swoista przeżywana śmierć. I mówię, to nie jest tylko jakiś opis literacki dokonany przez świętego Łukasza, ale to często dzieje się w naszych domach, w naszych rodzinach, czy w relacjach z naszymi bliskimi, przyjaciółmi. Można się rozstać, można się pokłócić, można trzasnąć drzwiami, przez lata się nie odzywać. Można przeżywać taką noc. Można przeżywać taką noc. I oczywiście wczytując się w ten fragment przypowieści, czujemy też z jednej strony, że ten młody człowiek rozpoczął nowe życie. Poszedł za falą wolności, pragnienia samodzielności. I dobrze, bo każdy, szczególnie młody człowiek, potrzebuje tej przestrzeni do rozwoju. Ale pytanie, które jakoś zawsze chyba też warto sobie postawić, za jaką cenę to się dokonuje. Czy aby to nowe życie nie przekreśla tego, co stare? Wiemy, że wrócił. Można powiedzieć, zakończyło się happy endem. Że ta noc trwała krócej czy dłużej, ale skończyła się powrotem, światłością.
Ale ta przypowieść jest o wiele bardziej bogatsza, bo Boże Słowo, ale i życie jest o wiele bardziej bogatsze niż płaski po prostu happy end. Oto jest i ten drugi syn. Ten, który nie wyraził swojej złości, który ciągle gdzieś przeżywa to, że czuje się niedoceniany, może nawet ciągle czuje się nie we własnym domu, chociaż mieszka pod tym dachem z najbliższymi od wielu już lat. Z pozoru wszystko jest dobrze, przykładnie, elegancko. Ale gdzieś wewnątrz, w sercu tego człowieka, gdy pojawia się powrót jego młodszego brata, wybucha ta cała fala złości. I to nie jest znów li tylko opowieść, którą Jezus snuł 2000 lat temu. Czyż w naszych rodzinach, czy wśród naszych znajomych nie słyszymy czasami takich historii, gdy po śmierci rodziców rodzeństwo po prostu się kłóci, zrywa z sobą kontakty, patrzy na siebie nieprzyjaznym okiem. Albo inne okoliczności powodują wzajemne, długotrwałe animozje, które wcale nie prowadzą do jakiegoś dobra, ale do coraz głębszej tejże nocy symbolicznej. Tak bywa w naszym życiu. I ta dzisiejsza przypowieść, którą daje nam Pan Jezus, to jest przypowieść i o tej nocy, która zdarzyć się może pod naszym dachem, czy dotykać naszego serca, ale jest też przypowieścią o tej swoiście świetlanej postaci Ojca, który ciągle wychodzi, który ma nadzieję i który nie porzuca ani jednego, ani drugiego syna. I oczywiście tę przypowieść też trzeba, należy na nią spojrzeć w perspektywie odejścia od Boga i powrotu do Boga. Bo to nie tylko międzyludzkie relacje, które być może są nam bliskie, ależ ilu po prostu trzasnęło drzwiami i odeszło od wiary, od Kościoła. Iluż też było tych, którzy powrócili. A może na mniejszą skalę i my to czynimy, gdy wracamy poprzez sakrament pojednania, aby znów powiedzieć, oto jestem w domu. Oto Jezu miłosierny, przygarnij mnie do swojego serca. Gdy będziemy mieli okazję patrzeć na ten obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego, zobaczymy naprawdę pełne bliskości i czułości, przylgnięcie tego syna do serca Ojca. Już nie jeden autor analizy tegoż obrazu, symboliki w niej zawartej, zauważał, że te dłonie ojcowskie, które przybliżają tegoż syna do piersi, to jest dłoń i męska, i żeńska, namalowana przez artystę. Nie tylko ojcostwo, ale i macierzyństwo, które pragnie objąć człowieka po jego przejściach. Ale wpatrując się w ten obraz też ze szczegółami, można i zobaczyć tego starszego brata, czy gdzieś tam w cieniu ukrytą postać niewiasty. Bo co jest też ciekawe, w tej przypowieści ewangelicznej nie pojawia się żaden wątek kobiecy. Jakby w tym domu nie było mamy, nie było żony. Ale Rembrandt może swoją wrażliwością na Boże sprawy właśnie i umieszczaj w oddali dyskretnie jakąś kobiecą twarz. I myślę, że to jest też taki dla nas wierzących bardzo ważny sygnał o Maryi, która dyskretnie, czasami gdzieś z tego drugiego planu wstawia się za nami
i z tym pokojem serca pragnie pojednania, miłości, dobra w domu. Ciemna noc, która nie tylko może zdarzyć się w związku z jakimiś tragicznymi wydarzeniami, ale często może dokonywać się powoli, stopniowo, w domowym zaciszu, w naszym niewybieraniu w codzienności Boga, pójścia raczej za tym, co nam odpowiada, niż pójścia za Bożym głosem i wezwaniem do miłości. I może warto nam w te dni jakoś przypominać sobie choćby te słowa chorych, którymi się z wami podzieliłem z tego puckiego hospicjum, że tego, co możemy żałować, to te chwile, kiedy zrywamy relacje, a jeszcze bardziej, kiedy tych relacji trudno albo prawie, że wcale nie da się uratować, odnowić. Może zechciejmy dzisiejszego wieczora pomyśleć o tych wszystkich trudnych doświadczeniach, które w życiu budowaliśmy, i też prosić przez wstawiennictwo Maryi, by to, co ciemne, co jest naszą nocą, może powoli, dzięki łasce Bożej, stawało się dniem. Amen.